Rynek samochodów elektrycznych rozwija się bardzo dynamicznie, zarówno na rynku polskim, jak i na rynku europejskim. Oczywiście dynamika to procenty, a nie wolumen, bo ten wciąż pozostaje stosunkowo niski. Jeżeli spojrzymy na sprzedaż w ciągu trzech kwartałów tego roku na polskim rynku, to sprzedaliśmy zaledwie 300 samochodów. To w porównaniu z rokiem ubiegłym o niemal 200% więcej, a więc widać, że dynamika jest duża. Ona wiąże się po części nie tylko z cenami, które w ostatnim czasie poszły jednak nieco w dół, ale także większym zainteresowaniem, dużym atakiem medialnym na ten rynek, ale atakiem w takim pozytywnym słowa znaczeniu, bo mamy coraz większą świadomość tego rynku. Niemniej jednak 300 sztuk to wciąż bardzo mało. Na terenie Unii Europejskiej sprzedało się w okresie pierwszego półrocza trochę ponad 110 tysięcy aut elektrycznych. To liczba w porównaniu z rynkiem polskim olbrzymia. Wzrost jest zdecydowanie mniejszy, bo na poziomie 40%, ale w skali całego rynku w porównaniu do wzrostów, jakie notujemy w przypadku samochodów z napędami klasycznymi, ten wzrost jest naprawdę imponujący. Jednym z najpopularniejszych modeli na rynku europejskim, ale także na rynku polskim jest Nissan Leaf. Nissan od lat dostarcza samochody elektryczne na rynki europejskie. Zyskał już popularność i model ten cieszy się zaufaniem klientów. Zresztą jest to model, który na rynku norweskim, najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynku pod względem samochodów elektrycznych, bywał już na pierwszym miejscu pozycji listy rankingowej.